Hecht Pulsation. Z tej strony Zaczes oraz Dan i witajcie w podcaście What the Fuzz. Wreszcie chciałoby się rzec, macie odcinek o doom metalu. Nadejszła wiekopomna chwila. Nadejszła chwila, że łoszczaliście się w spodnie, a Zaczes ojsrał się z mózgu, dostał rozwolnienie jaźni, próbując dla was wybrać tych 10 wspaniałych... Przepraszam, muszę się podrywać w nos. Wspaniałych płyt domowe metalowych, jak to prawda tradycja kiepskiego nazywnictwa nakazuje. Prawda, kamienny rock, domowy metal, psotny rock. No, wiecie, o co chodzi. Tak. Nie ukrywam, że odcinek bliski memu sercu, bo tradycyjny doom metal jest jednym z moich ukochanych gatunków ever. Nie nazwę go aż takim konikiem, ale na pewno... Jedną z rzeczy, która mnie najbardziej pociągają i w ogóle zawsze te zespoły new abamowe i US powerowe i speed metalowe, które, a to jeszcze zaraz do tego dojdziemy, które prezentowały tę taką trochę cięższą i bardziej mozolną postać typu Witchfinder, General czy Candlemass, czy Trouble, chociaż ja akurat wielkim fanem Trouble nigdy nie byłem, ale, czy Cathedral, nie? To były dla mnie zawsze takie rzeczy, które się dla mnie wybijały. A, by the way, tych rzeczy nie będzie w ogóle na tym odcinku. Nie będzie, ponieważ są to smaczne kąski, ale zakładam, że czytacie tytuły. Ale tak, powinienem był wprowadzić. Tak, to są smaczne kąski, tu będzie 10 płyt. Tak patrzę raz na tę listę. Jeżeli ktoś siedział w blogosferach, to pewnie zna. Wszystko powinien znać. Czy wszystko, nie wiem. Prawie. Będzie tu parę wykopalisk, będzie parę mało znanych rzeczy, będzie kilka rzeczy, które były swego czasu bardzo hype'owane i po prostu szły z pusty i po prostu jak wychodziły na scenę te zespoły, to dostawały potężnym ładunkiem spermy prosto na twarz, a potem chyba trochę o nich zapomniano, mam wrażenie, z różnych powodów. Patrzę teraz na pozycję numer 3 i do głowy przychodzi mi rotacja w składzie, która nastąpiła. Ale nie uprzedzając faktów, w ogóle... Jakie kryterium przyjąłem, tworząc tę listę? Bo doom metal to jest szerokie pojęcie. Doom metal dla niekumatych, oczywiście metal wywodzący się w linii prostej od stylu Black Sabbath i idący poprzez zespoły takie jak później chronologicznie, powiedzmy Pentagram, Witchfinder General. No to chronologicznie było? To, no dobra, można powiedzieć. No, no potem B-Demon jeszcze było takim... Tak, B-Demon, Black Widow wcześniej jeszcze... Pentagram, tak, potem Witchfinder General, powiedzmy gdzieś tam po części Witchfinder General. Tak naprawdę zaczyna się kultus prawdziwy tematu, zaczyna się od Candlemass. Mamy Candlemass, tak. Epicus, Dumicus, Metallicus. Fallus. Epicus, Dumicus, Fallus. Epicus, Dumicus, Fallus, Zaczesus. Nie jest to moja ulubiona płyta Candlemass, nawiasem mówiąc. No, Shandin Unbeliever to jest najlepsza płyta Candlemass, moim zdaniem. Niech będzie. Jakby cokolwiek skały twoja łódka. Natomiast... Nie no, Johann Lifquist jest kultowy, no trzeba powiedzieć. Jest. No ale ja zawsze byłem fanem, please, wielkim fanem... Messiah Marcolina? Messiah Marcolina, oczywiście. Please let me die in solitude. Please let me die in solitude. Ale to ten jest jeszcze wersja nagrana przez Roberta Lowe. Wiem. Zajebista. Jest to mój najmniej ulubiony wokalista Candlemass. Naprawdę? Tak. A tego obecnego lubisz? Matsa Levena? A, jest jeszcze jeden teraz. Ja się tak. Nie przestałem interesować od jakiegoś czasu Candlemass. Robert Lowe był dużo lepszy w Solitude Aeternus. Robert Lowe jest generalnie... Jego barwa... Ja bardzo lubię epicki, dramatyczny, przesadzony głos Marcolina. Lowe jest bardziej stonowany. Dlatego. A znasz kapelę, w której śpiewał Marcolin przed Candlemass? Nie. Serio? Serio. Albo Mercy. Znam, ale nie też patrzyłem. Doom metalową, bardzo fajną. Kiedyś podrzucę kiedyś. No podrzuć. Znaczy możliwe, że znam, ale to w ogóle polecam. Wiesz, ja mam chujo pamięć. Tak, to prawda. Polecam w ogóle, tak, dla polecanki przed polecankami. Wczacie sobie zespół Mercy. I płyta Witchfinder bodaj. Co te zespoły dumowe mają z używaniem słów Mercy, Merciful, Witchfinder, Witch Fate, Hunter, Merciful Thunder, Doom...
Zespoły doom metalowe używają słowa doom? No shit. Ale wracając do tematu, bo tak. Zrobiłem małe nakreślenie historyczne dla świeżaczków. What the Fuzz podcast wabi i buczy. Natomiast jaki w ogóle będzie podtekst tutaj? Bo nie będziemy się ograniczać do traditional doom metalu. Ale trochę będziemy się ograniczać do traditional doom metalu. Bo większość rzeczy tutaj będzie z tym nurtem silnie związana, z paroma wyjątkami, które też w naszym odczuciu będą trochę bardziej klasyczne. Bo odrzućmy oczywistość numer jeden, czyli Stoner Doom. Będzie tu jedna płyta, która Stoner Doomem jest, moim zdaniem, ale jest... to jest jeden z odcieni na tej płycie jedynie. Drugą rzeczą... Była płyta w ogóle tutaj stonerowo-doomowa, ale taka... Wywaliliśmy ją rock'n'rollowa, bo stwierdziłem, że kurde, no nie bawimy się w rock'n'rollowy stoner tutaj, więc stwierdziłem out. Natomiast drugą rzeczą... wybiłeś mnie, jeszcze ktoś do mnie próbował zadzwonić, przepraszam, jeżeli będzie słychać bzzz. Drugą taką rzeczą, której nawet nie brałem pod uwagę, to jest Death Doom. W ogóle jest osobna zabawa. Death Doom jest osobną zabawą i ja zawsze Death Doom traktowałem jako podgatunek defu, a nie jako należący do heavy metalu, tak jak doom metal. Doom metal, ja uważam... Czekaj, osobistej kategoryzacji doom metal jest pod stylem jakby heavy. Co masz na myśli mówiąc Death Doom? Kurwa, nie wiem, Asphyx, Swallow the Sun. A nie, dobra, bo myślałem, że niektórzy na Death Doom mówili Anathema, My Dying Bride. Nie. Okej, to też wyrzucamy, bo to tego tu też nie będzie. Ale to już wszyscy wiedzą, którzy tego podcastu słuchają trochę dłużej. Będzie jedna płyta, która jest atmosferyczna. Chciałem pokazać, że tak da się dobrze zrobić nowocześnie doom, atmosferycznie. Tak, ale tu nie jest atmosfera wzięta z Anatemy. No tak. No nie. Znaczy, no wiecie, o co chodzi. Tak. I wreszcie ostatnią rzeczą, której nie będzie tutaj, jest Funeral Doom, który zwykle jest jeszcze bardziej ekstremalną formą Death Doomu w dzisiejszych czasach. Możecie mnie wyprowadzić z błędu. Nie śledzę tego nurtu, bo mnie nudzi. Byłem na koncercie Ahaba i nie pamiętam z niego nic, bo spałem. A potem obudziłem się, jak zaczął grać... Co to było? Nie Weed Eater, tylko ten. Belzebong zaczął grać. Obudziłem się, jak w narkotycznym śnie, wiecie, siedzę na krzesełku z tyłu progresji. Prawda, Belzebongi nas napierdalają na Days of the Ceremony. A ja patrzę, a przede mną stoi Roman Kostrzewski ze swoją wyższą od siebie i młodszą 25 lat dupą. Kobietą, wyrażę się ładnie. Dziadu. Zauważyłem głównie dupę, bo była na wysokości jego głowy. Polecam taki widok. Codzienny seksizm ze Czesa. Codzienny seksizm ze Czesa. Zdan, bo jak ci zrobię w internecie łatkę Social Justice Warriora... Cicho. SJW schodzą na metalu. Jak mój idol Rob Flynn. No. Chciałem powiedzieć, dobrze. Więc tak. Tak, tego nie ma. Więc będą raczej klasyczne rzeczy osadzone w heavy, osadzone w bluesie. Najlepsze. Oczywiście, znaczy, że tak, bo tak mówimy. Amen. Ramen. Ramen. Jak ramen w pacierzu. A teraz przejdźmy już może do sedna, do listy. Nikogo nie obchodzi nasze pierdolenie. Numer 10. Zespół Iron Man. Album Black Knight. 1993. Tak, to był twój pomysł w ostatniej chwili, żeby go wstawić. Moim zdaniem bardzo dobry, bo to klasyk. Tak, zaczynaj. Absolutny klasyk. Iron Man generalnie z wytwórni Hellhound Records, prominentnej wytwórni doomowej w latach 90. To jest taki zespół, który stwierdził, że bardzo lubimy Black Sabbath, nazwa nakazuje. Oni byli zaczynali jako tribute band Black Sabbath, więc... No to nazwa nakazuje. I generalnie niewiele się zmieniło w tym temacie. To znaczy, jest to zespół odrobinę protostonerowy, ale nie tak jak... Nie tak, że są te buczące przestery, te wszystkie znane rzeczy tak ze stonerów, tylko klimat jest taki trochę. Tak. Bo sama melodyka i same kawałki są to taki heavy metal, tylko nie na super, super dużych obrotach. Wiecie, bo to jest zespół jakby protostoner. Wszystko, co inspirowało się Black Sabbath, będzie protostonerem. Z powodu tego, że Black Sabbath było ciężkie, ale Black Sabbath było dużo narkotycznych odlotów. Jo. I to samo mamy tutaj. Jeżeli jesteście fanami Legendy z Birmingham, to nie ma opcji, że ta płyta wam się nie spodoba. Wyczuwam gdzieś tam nawiązania do Pentagram. No to Amerykanie, więc nic dziwnego. Oczywiście. Trochę jest takiego heavy metalu a la Trouble, bym powiedział. Tak, znaczy to generalnie amerykański doom, poza niektórymi przykładami,
lubił sobie czasem zagrać w szybszych tempach. Mhm. Nie żeby coś, to nadal nie jest, nie są jakieś, wiecie... Tempa, nie jest speed metal, nie? Trash metalowe, nie, ale, ale są szybkie... Jak jest na... żywiej. Jest żywiołowo, tak. Tak. Jest żywo. Wokalista to kuriozum. Wokalista jest bardzo kuriozalny. Natomiast idealnie dla mnie. Jakby lubimy Black Sabbath, więc weźmiemy sobie też kuriozalnego wokalistę. No pierwszy numer jest wybitnie kuriozalny, jeżeli chodzi o jego wykon. Dalej jest lepiej, mogę wam obiecać. Chciałbym powiedzieć, że... Dlaczego Proto Stoner też? To jest bardzo wyraźne echo Heavy Psycha, z którego zresztą Black Sabbath dużo inspiracji czerpało, a wręcz należało moim zdaniem na pierwszej płycie w jakimś stopniu do... nie pogrobowców, jak to... do potomków, nie, naśladowców. Nie, nie można pogrobowców powiedzieć, właśnie, dlatego, wiem, że wtedy 70 rok był. Byli followersami troszkę, nie, tak? Nie rozmawiam, nie rozmawiam na ten temat, dlatego że ta dyskusja toczy się na forach i blogach od iluś tam lat. Czy... No ale kurde, no nie patrząc na względy historyczne, czy rzeczywiście moglibyśmy zainspirowani, bo możliwe. Mogli nie być. Mamy na pierwszej płycie Black Sabbath bardzo dużo wspólnych cech z Heavy Psychiem, więc... Przy czym to jest bardziej prostolinijna płyta. Tak. Natomiast... Wiesz co tu słyszę? No? Sir Lord Baltimore. Czemu nie? Ale Sir Lord Baltimore to jest stricte czystej wody rock. No, ale słyszę miejscami. Znaczy rock, no to jest pierwsza płyta heavy metalowa według niektórych, ale, ale mimo wszystko tutaj słychać jednak metalowe riffowanie już. No nie, ale wcześniej słyszę inspirację takim graniem. Możliwe, słuchaj, czego tu nie słychać w ogóle? No to Blue Cheer słychać na przykład. Tak, to na pewno. Więc wyraźne jest to echo Heavy Psycha, wyraźna jest inspiracja, tam nutka tego Stonera i odlotu. Jo. Choćby sobie zobaczcie numer 4, Living Town, gdzie macie, wiecie, kaczuszkę trochę funkowo gruwującą, bym powiedział. A macie z kolei Black Knight na przykład, który jest heavy metalowym kawałkiem. Ameryka, nie? Generalnie była otwarta na takie... Amerykanie byli generalnie... Ameryka jako kraj. Nie, Amerykanie generalnie, amerykańscy muzycy byli otwarci na takie tematy. Oni mieli gdzieś fanka tam obok siebie, więc wszystkie te odloty u nich normalne było słuchanie Sir Lord Baltimore obok, wiesz, Sly and the Family Stone na przykład, nie? To są rzeczy absolutnie tożsame. Czy Funkadelic. Dlatego ja myślę, że taki konglomerat tego wszystkiego pod heavy metalową banderą to jest Iron Man. Tak to można opisać. Coś do dodania? Nie, bo ja już nic. Dobre, posłuchajcie. No tak, wszystko tu. Jak zawsze. Zapowiem numer 9. Makaroniarze. Widzicie, Włosi umieją w kilka rzeczy. Umieją w spaghetti i w pizzę, to wiemy. W lasagne też umieją, a to odmiana makaronu. Umieją też w kalzone, to w sumie taka pizza, tylko że w popieruk, jak nie możecie się zdecydować. Abstrahując od kuchni, umieją też w horrory klasy B i epickość. I wyobraźcie sobie, że obie te rzeczy znajdziecie na następnym albumie. Jest to Witch Hunter Tales zespołu Thunderstorm z roku 2002. Jo. To jest wypadkowa epickości, candlemasowości i... momentami bluesowego feelingu. Jedna z szybszych płyt na zestawieniu. Bardzo mocno przed siebie. Bardzo wyraźne są nawiązania do powiedziałbym, że epic metalu. Mm-hmm. Zresztą epic metal był we Włoszech dość silny. Jest do dzisiaj. Przez epic rozumiem oczywiście ten US Power w konkretnym jakby stylu też. Pod stylu. Mm-hmm. Więc silne nawiązania dla fanów takiego klimatu. Absolutnie wzorowy album doomowy, jeżeli wolicie trochę szybsze granie w tym klimacie. Tak. Nadal klimatyczne, świetne, takie chrupkie, trochę piwniczne, ale nie do końca brzmienie. Surowizna. Surowe, ale bardzo ładne i selektywne. Bez kartofla. Surowizna bez kartofla. Nieokrzesane. No i tytułowy numer, Boże, jaka to jest dobrość. Tytułowy numer sobie posłuchajcie, jeżeli chcecie zdecydować, czy warto dać całej płycie szansę. A niestety całej płyty na YouTubie nie ma i szukanie jej... Są dwie płyty na tym zestawieniu, z którym jest problem. Jest to niestety ta i niestety pierwsza. Moim zdaniem dwie najlepsze na tym zestawieniu. Moim zdaniem nie najlepszą mam swojego faworyta tu. Nie, no to wszystkie są świetne. Ja mam swojego faworyta, wiesz ale jakiego. Ale to są jedne z moich ulubionych i niestety jest z nimi problem pewien z dostępnością. Teraz tak. Złałem Thunderstorm. Jak znałem oczywiście ten zespół wcześniej. To oczywiście wiecie, co mi się przypomniało. Mój ulubiony zespół jakiejś prowincji około dumowo heavy metalowej z Włoch, czyli Doomsord. To mi się kojarzyło z Doomsord. Myślałem nad Doomsordem też. Bardzo, ja bym się w ogóle, o Jezu, jak mi się spuścił tutaj, jak był Doomsord. Jezus Maria.
Doomsor to jest moim zdaniem najlepszy zespół tego typu w ogóle, jeden z najlepszych w ogóle. No dla mnie to wygrało. No okej, okay. Ale miałem skojarzenia z Doomsor, co bardzo jasne skojarzenia, dlatego że tutaj razem z tym Doomem i tym wszystkim na przykład rządzi Manila Road. Tak. I nawet miejscami, Omen to może za szybko, ale Omen też słyszę. Więc takie combo to jest wzięcie dwóch najlepszych rzeczy i włączenie ich w jedno. Generalnie wzorcowy i w ogóle wzorowy i w ogóle super jest wokalista. Pan wokalista świetnie. Jest doskonały i nie śpiewa z wkurzającym włoską manierą, taką jak to słuchacie sobie włoskiego prog rocka albo zespołu Dark Quarterer. To jest ta maniera. Nie, bardziej. No, ja tak nie będę robił, bo to... Shark the Mark Milton. Tak, tylko że Shark the Mark może. A reszta tych bananowców... A reszta co najwyżej jezioro. Dokładnie, jest a reszta jezioro. Przepraszam, nie mogę. Więc i tu jest śpiewane to inaczej, tak jak być powinno. Nie ma tej egzaltacji durnej włoskiej. Nie ma, to prawda. Generalnie makarony tutaj działają w sposób dosyć bezpośredni. Jak ktoś mówi, że Doom go nudzi, bo jest powoli i tak to tu jest okej. To jest wszystko wszystko naprawdę na tip-top poziomie. To może być dobre wejście w Doom dla ludzi, którzy przychodzą z speed metalowych rzeczy bardziej. Nie, ze speed metalowych to nie, ale z heavy metalu jak przychodzą. No tutaj to jest jedno i to samo, nie? Niby. Ja bym nie powiedział, nawet ta płyta to jest o Doom oczywiście, ale to jest dla mnie taki Doom heavy metalowy bardziej niż cokolwiek innego. No to jest Witchfinder, no. Tak. Nasz Candlemas właśnie. Czy Candlemas, które też miało szybsze kawałki. Też miało szybsze numery, oczywiście. Kawałki. Black kawałki, Wolf. Fragmenty. Black tutaj Wolf. Momentami mamy naprawdę niezłe zasuwanie. Nie wiem, czy to nie są najszybsze tempa na całych tych, chyba. Na całym zestawieniu. Chociaż... może numer 6 będzie miał szybsze. Może no, możliwe. Ale no, on też jest w tym klimacie. Tylko tak. Bardziej wypolerowany jeszcze. Tak. Więc bardzo takie solidne... solidne. Nie, to nawet więcej niż solidne. To jest bardzo dobra płyta dla ludzi, których Doom się kojarzy z rozwleczonymi rzeczami po 10 minut, które brzmią jak... I z prostactwem, bo tak. Dużo jest ludzi, którym się Doom kojarzy z kartoflem, jak na Iron Man. Tutaj prostactwa i kartofla nie uświadczycie. Tutaj macie naprawdę wysoką biegłość techniczną, duży, naprawdę genialny poziom wykonawcy. Finezyjna carbonara, no generalnie. Finezyjna carbonara, prawda, oczywiście bez śmietany, tak jak powinno się robić carbonarę. Tak. No. Żółtka. I na panczecie, a nie jakimś wędzonym boczku. Znaczy boczek spoko, ale... Zaczesus Kuchnius Maximus Totalus. Dobra, to teraz ja. Numer 8. Hour of 13. Tytuł Hour of 13 z roku Hour of 13. Nie, oczywiście 2007. Teraz tak, ja mam jedną rzecz do powiedzenia na temat tej płyty. Generalnie, po pierwsze, to jest wokalista, który był wszędzie, Phil Swanson. A moje drugie słowo, które jak pomyślałem, to jest... No tak. Tak, to ta płyta się będzie nazywać Hour of Retro. Retro. Retro as fuck. Retro ascetycznie. Dokładnie. No, ascetycznie tu jest w miarę. No, powiedziałem ascetycznie. To jest totalne retro. To jest retro od początku, od kładki, po aranżację, po riffy, po... No, nic tutaj nie ma zupełnie wychylania się w stronę współczesnej muzyki. Nope. No, nie. Szybkie tempa, not really. Powoli, statecznie, spokojnie idziemy w kierunku starych mistrzów. Mozorny, upiorny blues wzięty, że tak powiem, pod lupę i zagrany mocniej. To jest ta płyta właśnie. Oczywiście są tam naturalnie elementy heavy, są tam naturalnie rzeczy a la Mercyful Fate, bym powiedział, klimatem a la Mercyful Fate. To jest najbliższe skojarzenie, jakie znalazłem. Z rzeczy stricte doomowych powiedziałbym, że najbliżej tej płycie do St. Vitus. Z klasyków. Tak bym rzekł. Z powodu tego, jaka ta płyta jest właśnie upiornie anty. To ciekawe, bo ja miałem skojarzenie z The Obsessed. A może? To też zespół Phil Wino śpiewał, więc... więc może coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy. No tak, to jest taka płyta... To jest w ogóle surówka, która się traktuje śmiertelnie poważnie. W przeciwieństwie do jednego innego albumu, który będzie w takim trochę klimacie totalnie retro, to ta płyta się traktuje bardzo poważnie. Tak. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Może to jest ironicznie, ale nigdzie nie jest zdradzone, że to jest ironiczne. Więc prawo Poego działa tutaj bardzo mocno.
Album post-ironiczny. Post-ironic doom metal. Post-ironmanic doom metal. W każdym razie horrorystyczne zapędy tu czuję. To znaczy jakby na przykład tak. Był horror, który nazwałby się nie, The Hour of 13, to zespół The Hour of 13 mógłby zagrać album The Hour of 13 jako, jako soundtrack. Patrz, zupełnie jak z ekranizacją Władców Chaosu, gdzie przecież trochę. Jest to Mayhem i Darkthrone, więc Mayhem i Darkthrone będą grały soundtrack do... A nie, czekaj. Zupełnie na odwrót. Zupełnie na odwrót. Nie, no nie, ale... Tak, atmosferą ten album mógłby polecieć. Jakiegoś takim... Witchfinder General czy innego The Conqueror Worm. Dałoby się teledysk, jakbyście wzięli sceny z włoskich horrorów, to ile Thunderstorm oddaje w niej, w pewien sposób oddaje chyba to, co reżyserowie może chcieli powiedzieć czy pokazać, to to by był lepszy soundtrack. Taki bezpośredni. Albo nawet nie soundtrack, w drugą stronę. Gdybyście chcieli zrobić fanowski, amatorski teledysk do czegoś z tej listy, z horrorów włoskich, to byłoby Hour of 13. Chciałbym nazwać ten teledysk Hour of 13, ale spoko. No tak. No. Tak. Plus dla pana wokalisty, ale on jest uniwersalny, pojawiał się wszędzie, jest bardzo dobry. Też w klimacie Ozzy'ego, troszkę. Tak. Ale nie ma takiego kartofla jak na Jarodynie. No, teraz tak, numer 7. I ulubiona płyta z Dana, którą ja tutaj wrzuciłem, ale jest to ulubiona płyta z Dana z tego zestawienia. Tak. Zaraz się wiecie dlaczego. Gates of Slumber, Hymns of Blood and Thunder. Nawet 2009. Nawet nie czujesz, kiedy mówisz. To jest generalnie gatunek, który ja nazywam lack of speed metal. ponieważ jest to szkoła Kirtwangol. Ale jeden numer brzmi jak Discharge. Tak, to prawda, co ja zauważyłem w ogóle, żadek, oczywiście Dev Dealer. Dev Dealer ma rim jak w Protest and Survive, więc... Dokładnie. Ty. Mniej więcej. Bardzo podobny. No. Są to surowe pieśni o barbarzyńcach, jest to soundtrack do wilgotnego odjuchy Dark Fantasy i najlepsze jest w tej płycie to, dla mnie, bo zaraz pewnie będziesz nad nią się jeszcze spuszczał więcej, jest to, że egzystuje na obu płaszczyznach naraz, ale w obu znajduje się równie dobrze i ani razu nie masz wrażenia, że stoi nad nimi w rozkroku z dziurą w portkach. Ideolo. Genialnie. Wszystko jest idealnie na tej... Czy generalnie, jeżeli ktoś lubi właśnie Vanilla Road, Kiritangol, Omen i z drugiej strony Candlemas, Trouble, klasyczny Doom... Trouble bardziej niż Candlemas. Whatever. Też jest. Wszystko jest. To jest połączenie, które jest cycuś cacy. Po prostu nie ma się do czego doczepić. Produkcja to odpowiednia surowa, ale nie tak, że jest kartofel. Wokale to są... Jak to w latach 2000-tych, to... tak? Powiedz mi, że 2009, to tak. No jak to w latach 2000-tych to była już dobra produkcja, nawet jak na ziemniaka. Tak, ale z odpowiednią dozą ziemniaka jest. Tak. Jest tyle ziemniaka, żeby było kultowo. No tyle ziemniaka, żeby wiecie, żeby to były frytki, a nie kurwa wiecie, no. Frytki z buraka, pan, nie? Pan wokalista jest odpowiednio konanowaty, więc jest okej. Okay. Ozowaty też jest zresztą. Tak, ale wiesz, no czekamy po prostu w którymś momencie, zdecyduje też Howarda i stwierdzi, by this axe I rule. I tak dalej. Nie, I tread on the tam sands of Aquilonia with my jewel feet, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Generalnie super synteza wszystkiego, co najlepsze w klasycznych odmianach metalu. Trochę tak? Prawda. Jak potrzebujesz, to stajesz riffem prostym w łeb. Jak potrzebujesz, to są dłuższe kompozycje, które budują nastrój. Skandujące refreny. Dokładnie. Wszystko. Chaos! Colin! Dokładnie. Okładka jest idealna. Okładka taka dokładnie jak lubisz. Jest idealna, tak jak trzeba. Czyli fantazy klasy D. Dokładnie. teksty są idealne. Refreny są same przeboje. Same. Dokładnie, same przebój hity. Przebój goni przebój. Bardzo dobrze dostępna jest ta płyta, Spotify. To prawda, jest na Spotify, jest spokojnie do kupienia, bo wyszła chyba, nie pamiętam tam kogo nakładem, nie wiem czy to nie jest Rise Above Records, chyba, ale to nie dam się pokroić za to. Też mi się tak wydaje, wiesz? W każdym razie, mógłbym sprawdzić, zaraz podejść do... Po co? Do mnie, bez sensu. Znajdą sobie nasi słuchacze, nie są idiotami. Chyba. Okej. Okay. Słuchają nas, więc jakby to świadczy przeciwko nim, ale raczej nie są. Świadczy, że mają najlepszy głos z podcastów polskich o muzyce. Heavy metalowej. To znaczy, że mają wybór. No, co tam jeszcze? I właśnie to jest ten moment, w którym jak jest szybko, ale nie za szybko, jest melodia, ale bez pitolenia, generalnie masywny riff królem. Na swój sposób też asceza, ale no. Nie w takim stylu jak w Hour of 13,
Tam była surówka totalnie i śmiertelnie poważna. To też jest śmiertelnie poważnie, ale no mimo wszystko jest więcej ornamentu. Tak, nie? Odrobinę. Tu no. jest mimo wszystko, są te solóweczki, prawda, czasy popisowe. No jest heavy, jest więcej, wiesz, flamboyans takiego, jo. Nie? Więcej flair. Ale to nie jest flair pod tytułem Look at me, I'm so cool, tylko walne... Albo I wanna fuck bitches and chew bubblegum, nie? Dokładnie. Nie, to nie jest Cinderella Shake Me, tylko gościu, ponieważ jeśli jest klasycznym heavy metalowym zespołem, to se walnie solówkę, nie? Jest mrocznie. Jest solówka. Jest mrocznie, jest trzeba mrocznie, przyznać. Brutalnie mrocznie, mówię Dark Fantasy soundtrack, bardzo poproszę. Najlepsza płyta. Nie najlepsza, ale ścisła czołówka. Jeden z moich faworytów zresztą też. Absolutnie. Mistrzostwo świata. Nie będę nawet decydował, czy to jest lepsze, czy Thunderstorm jest lepsze, czy jedynka jest lepsza, bo no kurwa, naprawdę. Ciężko. Po co się ograniczać, skoro i tak już jesteśmy ograniczeni do urodzenia. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? Z powodu samej jakości songwritingu i piosenek zasługuje na w ogóle, abstrahując od wszystkiego, co powiedzieliśmy, sam songwriting jest top notch. No, jeżeli chcecie prostą, przypominamy, heavy metal jest muzyką prostą, jeżeli chcecie jak najlepiej nagrywać heavy metal, to jest dobry przykład. Tak. Natomiast jeżeli chcielibyście coś trochę a la The Gates of Slumber, a nawet bardziej a la Thunderstorm, tylko mimo wszystko nie jesteście takimi fanami ziemniaka i chcielibyście coś bardziej przypominającego współczesny metal, że tak to ujmę, to w roku 2015 okazała się taka płyta z połu szwedzkiego Sorcerer. Nie mylić z polskim zespołem Sorcerer. In the Shadow of the Inverted Cross. Ta płyta jest trochę na granicy kiczu i dobrego smaku. Bardziej po stronie dobrego smaku. To był twój pomysł, żeby umieścić tak. Sorcerer na liście. Ty chciałeś demówki. Ja chciałem demosy. Ale no nie, jest zasada. Zasady są po to, żeby się ich trzymać. więc dałem to. No co ty, jesteśmy young, wild and free! Następnego odcinka What the Fuzz nie będzie, ponieważ Dan wyląduje w rowie. Pod swoim domem, a mieszka na 20 piętrze i nie powiedziałem nigdzie, że on wyjdzie z domu. On wyleci przez okno. Musiałem. Teraz tak, to jest podobne do Thunderstorm, chyba najbardziej z tego, co tu jest, tylko bardziej wypolerowane, a... Mamy tutaj bodajże najlepszego technicznie wokalistę. O kurde, dobry. Jest dobry ten kutasiarz, trzeba to powiedzieć. Nie? Śpiewał w Therion, to akurat niedobrze, ale... To niedobrze. Bardzo nie. Ty myślałeś, że śpiewał w Arianie, więc... Przez chwilę mi się wydawało, że on był na którymś z projektów Ariana, bo Arian mimo wszystko umie dobierać ludzi. I jakby i tak, jeżeli już pedał metal, no to ja Ariana w miarę szanuję, bo to są przynajmniej całkiem dobre kompozycje i spójne płyty koncepcyjne. A on ma dobór do tych, bo chociażby kolej z Grand Magusa u niego śpiewał kiedyś, nie? JB? JB, tenże. Nie, no to mnie nie nakręci, żebym posłał Ariana, bo bez przesady. Ale śpiewał. Dickinson u niego przecież na jednym z no, dobrze, cieszę się. I tak dalej. Ale mniejsza z tym. A propos Sorcerera jeszcze. Generalnie nie będę się powtarzał co do Thunderstorma, ty więcej coś pewnie powiesz o tym wydawnictwie. Ja tylko jeszcze dodam, że to jest, ma dużo w sobie z mainstreamu ta płyta. Nie wiem jaka wytwórnia to wydała. Nuclear Blast. Chciałem powiedzieć Nuclear Blast, chuju. Albo Century Media, coś z tych dwóch. Więc chyba Nuclear Blast. Ma ewidentnie taki polish wielkiej wytwórni. I to dla mnie nie umieszcza jej niestety przez to w czołówce tego zestawienia. Natomiast mimo wszystko się broni muzycznie. Jo. I myślę, że to jest najlepszy komplement, który można z mojej strony usłyszeć, jeżeli ma się produkcja jak Nuclear Blast. Kontynuuj. Generalnie. Kiedyś na coś takiego i na Solitude de Eternus na przykład mówił się Power Doom. Bardzo słusznie. Bardzo słuszne stwierdzenie. Ja na to mówię Dio Doom. Z powodu pana wokalisty poniekąd też. No, próbuję być czasem Dio. No to dobrze, jak... Znaczy no nie to dobrze, ale nie dobrze, ale dobrze. Wiesz w ogóle z kim mi się skojarzył ten wokalista? Błagam, nie mów mi tego, co pomyślałem przed chwilą. No z kim? Z Oborakiem, tylko że to był... Jezus takie... Maria, dlaczego? Ale wiesz dlaczego? No. Bo Oborak też bardzo próbuje być jak Dio, tak, tylko że jemu nie wychodzi. A temu tak. I moja pierwsza myśl to było, kurde, gdyby Oborak tak śpiewał, to może nawet słuchałbym Screammaker. Miało nie być o zespole, którego imienia nie wolno. Raz na jakiś czas należy się dyspensa. Dobrze. Pozwalam. Generalnie
ta produkcja generalnie. Właśnie, złapałem się na tym. Za każdym razem, kiedy mówisz generalnie, Bóg zabija jednorożca. No, generalnie. Nie, zasadniczo ta produkcja mi nie przeszkadza specjalnie. Oczywiście to jest Nuclear Blast Sound, nie wiem, czy jego snipa to robili, czy tam gdzie. Wolałem wersję, czy to nie są te same numery, wolałem wersję z dymówek, bo one były surowizną. Ale tutaj zasada jest taka, kompozycje są dobre, więc wszystko się musi obronić. To jest z tej samej szkoły, co Thunderstorm, jak wspomniałeś. No tutaj jest po prostu wszystko ładniej podane. Nie dziwię się, jak ludzie pisali, że jest hiciarska ta płyta, bo jest. Jest. Aranżacje wokalne tutaj, jest postawiony duży nacisk, to jest z modern metalu. Wokal jest do przodu. Mhm. To jest z modern metalu, nie riff, a wokal jest do przodu czasami. To jest mój problem. Zasada w ogóle modern produkcji. Wokal musi być on top, nie? No, to jest mój problem czasami, bo ja wolę, jak wokal jest dopełnieniem muzyki. A tutaj flamboyans wokalisty jest na pierwszym planie. Tak, no niestety, wyprodukowane, to jest ten moment z produkcji, który mi się nie podoba. Ogólnie... Inna sprawa, że wokal jest up to the task, więc... Tak, nie, no zgoda, jest najlepszy chyba, jeden z najlepszych tutaj. No to prawda, jest przesadyzm straszny w melodyce choćby samej. I o ile te refreny są hiciarskie, przepraszam, że się wciąłem słowo, ale o ile są hiciarskie, to są przesadzone. I trochę mogą być ciarki wstydu czasem. Ja miałem czasem skojarzenie... To jest absolutnie, nikt nie miał w recenzjach tej płyty i rozumiem dlaczego, ale miałem skojarzenie takie, że jakby te refreny wyjąć i odrobinę inaczej zaaranżować, to byłyby z glam metalu. No, znaczy jakby był inaczej poprowadzony, tak, weselej inaczej, trochę. No tak, ale to byłyby spokojnie hiciory, wiesz, z glam metalu, nie? I to był mój problem tutaj, ja bym chciał więcej posępnego zła. What have we done? No, evil is rising! No właśnie, z posępnego, a ja bym wolał coś bardziej posępnego zła, tak? Patrz Gates of Slumber. No więc to jest ten problem. Natomiast jeżeli naprawdę ktoś lubi dobrych wokalistów i takie rzeczy zaaranżowane ładnie, sprawnie i to są riffy, więc nie ma problemu, to spokojnie powinno wejść. Ho. Numer 5. High Priest of Saturn. Z płyty High Priest of Saturn z roku 2013. God damn it! Tak, pamiętamy o Doomie. Jobatory, Joking. Więc tak, to jest płyta Stoner Doomowa w pewnym sensie. Nawet w bardzo dużym sensie zaczyna się jak Stoner Doom. Potem zaczyna, co ciekawe, troszkę wytraca ten charakter Stoner Doomowy stricte. I pojawiają się tam mimo wszystko mariaże z bardziej tradycyjnymi odmianami Doomu i bardziej epickimi, to może nie. Nie. Ta płyta jest generalnie silnie osadzona w Stonerze o tyle, że jest zanurzona w oparach, nie wiem czy to jest marihuanę, ale kanabioidów ciężkich, tak. Z innej planety. To jest generalnie Dope Throne w wersji bez kalorii. To jest Dope Throne w wersji, rzekłbym, dark sci-fi. To jest taki Doom nie odwołujący się do fantazy, tylko do sci-fi. Źle. Ale okej. Okay. Niekoniecznie źle. Bo o ile jakby... A pomijam tematykę, bo na teksty w ogóle nie zwracam uwagi w tym wypadku tego gatunku. Póki mają sens i ładnie brzmią, to nie słucham tekstów. Generator tekstów doomowych. Witch, devil, drugs, Satan, stary, ritual. Stary, jak dla mnie te teksty wszystkie mogłyby lecieć z generatora i nie miałbym z tym żadnego problemu. Jak wynajdą kiedyś bota, który pisze dobre teksty doomowe i będą do tego muzycy, którzy będą wymyślać dobrą muzę, to ja nie mam z tym żadnego problemu. Nawet sam kiedyś bawiłem się generatorem nazw zespołów stonerowych, to jest dygresja, i wychodziło mi naprawdę parę fajnych nazw. Chcecie, to wam parę sprzedać. Space Caravan. To jest dobra nazwa. Ja chyba wiem, do czego to ma nawiązanie. Cześć Adam, cześć Królik. Hello. No siema mordy. Więc co do High Priest of Saturn. Jeszcze jedna sprawa. Wokalista brzmi jak Gendy Lee czasem, nie? Jak nie wiem. Gendy Lee, naćpany Gendy Lee. Ale taki, który złapał złą fazę. Mam problem z tą płytą jeden. Miejscami są dłużyzny moim zdaniem. Są. Bo to nudzi mnie trochę. Bo to jest płyta Stoner Doomowa. No ja rozumiem, dlatego mnie trochę nudzi. Znaczy nie jest tak, że nie lubię Stoner Dooma, ale to są po prostu miejscami dłużyzne. Naprawdę takie, które... Te takie, które są problematyczne w całym Stoner Doomie, tak? Mm. Za dużo razy chłopaki robią... I
I to trwa na przykład 2 minuty, nie? Pod żoną. To prawda. Już zmieńcie motyw. Wiesz, to jest naprawdę płyta, którą mógłbym sobie puścić, jakbym chciał dostać złej fazy podczas jarania. A, to no to okej. Okay. Płyta oczywiście nie osiąga pod tym względem absolutu, jak dobrą. Nie. Ale porównałbym ją do Black Mass. Electric Wizard. Jeżeli miałbym szukać najbliższego skojarzenia. Dość bliskim skojarzeniem byłoby na pewno na swój sposób Doppler, który jest oczywiście z pierwszej płyty Doppler, oczywiście. Ale znowu to wszystko nie wyczerpuje tego, że oni wychodzą gdzieś tam, starają się nieśmiale wyglądać poza to podwórko. No, i z tego powodu wybrałem tę płytę. To bardzo dobrze. Znaczy chciałem mimo wszystko jakichś tam smaczek strony rydomowej tutaj wprowadzić. To nie jest zła płyta, tylko mówię, jest problem jest taki, że gdzieś w połowie, nawet nie w połowie, ale dajmy na to w połowie, jest kłopot z tym, żeby utrzymać uwagę. Ale to jest generalnie lekki. Chyba wkalkulowane w koszta. Cały Stoner Doom? Wkalkulowane w koszta robienia Stonera bierzemy, w ogóle. Bierzemy Stoner Doom, więc tak. Na każdej płycie, uwaga, w połowie płyty możesz stracić uwagę. Taka nalepka. Your attention span may go fuck itself. Dokładnie. We do not take responsibility. Dokładnie. We take drugs, we don't take responsibility. Ja czasem wyobrażam sobie takie zawodowe zespoły stonerowe, że one mają zawodowe. Po prostu jakiegoś tego... Lol, że mają takiego Excela po prostu i klepują tam po kolei. Dobra, teraz będzie ta część, ona będzie trwać 2 minuty. Teraz będzie ta część, ona będzie trwać też 2 minuty, a następna będzie trwać 4. Ty, kurwa, zaczes, ale tamta część to się tak dłuży. Weź tam zmień z 4 na 3. No tak już wbiłem w Excela. Chuj niech zostanie. Czasem mam wrażenie, że tak to wygląda. Wiesz co? Głupi jesteś. Kto będzie teraz odpowiadał na ten pozew? Zdradziliśmy sekrety komponowania Stonera. Pozwól nas. Oby wielka loża miała nas w swojej opiece. Spokojnie, generał Wiwczarek nas obroni. Przyjedzie na czołgu. Razem z Glacą. Spod Tesco. I Nergalem. Oni przyszli! Oni przyszli! O Jezu. Jak to powiedział kiedyś pewien wielki mistrz zakonu bezbeckiego, herbu Bezbek, herbu Hanuszka. Nie zapomnij przemyć starej kloaki szlauchem, zanim ją puścisz na miasto. Adaś, dobrze mu powiedzieliśmy. Pozdrawiamy Nekroknypa. Dobra. Nekroknyp Slaughter. Coś masz do dodania na temat High Priest? Nie. Saturn? Nie. Kosmiczny Doom. Moje ostatnie słowa. Dalej. W ogóle. Tak. Wcale to będzie na nagrobku za kosmiczny Doom. Ale faza, ja pierdolę. Dobra. Podtrzymaj mi piwo. Dajesz. Numer 4. The Flight of Sleipnir. Skadi. 2017 rok, żeby nie było, nowinki. Nie było, że nie słuchamy żadnych nowych płyt. Bo dziwiaki. Mam zacząć? Ja mogę powiedzieć. Ja tylko powiem, że wybrałem ją dlatego właśnie, że chciałem pokazać nowocześniejsze podejście. Dobra, to teraz tak. Moim zdaniem można by wybrać dowolną płytę Flight of Sleipnir. Nie ma to znaczenia praktycznie, może poza pierwszą. Bo ten zespół jest bardzo konsystentny, bardzo wysoki jakościowo zawsze i wszędzie. I jest jednym z moich ulubionych, co może sprawić niektórych w dosyć dużą rozkminę, że gdzie tu logika gustu. Bo to... Ja byłem przekonany, że ci się nie spodoba. Sweater Doom. Do tego jest to prog Doom. I do tego jest to jeszcze inspiracja muzyką folkową. Więc to wszystko tu jest. Prześliczne okładki są, to mogę powiedzieć. I mogę jeszcze powiedzieć, że... Bardzo mi się podoba budowanie nastroju na tej płycie. Jest atmosferyczno-nastrojowa, ale nie w tym głupim sensie, że ktoś naparza riff i wiesz, i tekst składa się z feelings. And now have more of my feelings. No właśnie, no nie, no to tutaj po prostu budowane są nastrój jakiegoś takiego... takiego pojednania, gdzieś rytuału jakiegoś pogańskiego, pojednania z naturą, takich klimatów. Ciekawe, ja miałem zupełnie inne odczucie. Proszę. Bo po pierwsze, płyta jest bardziej nowoczesna, bo macie te wszystkie atmosferyczne pierdolola wrzucone. I jakby to jest oczywiste od pierwszych taktów.
Dużo kontrastów pomiędzy w dynamice i jakby w głośności. To akurat dobrze. Całkiem spoko, tym bardziej, że jest to zrobione ze smakiem i dobrze. Z pomysłem. Tak, z pomysłem. Tak jak wiesz, no, wiele ludzi mi czasem zarzuca, że nie... Wiele osób mi zarzuca, że nie trawię takich atmosferycznych rzeczy, bo nie wiem, kurwa, no... No... Nie umiem posłuchać muzyki, która jest, wiesz, emocjonalna. Co ja to znaczy? Zawsze się śmieję z takich zarzutów, bo one są z dupca, ktokolwiek zna mój gust. Co to znaczy, że muzyka jest emocjonalna? Znaczy, explain this to me. Wiesz, bo jestem, w sensie, że ja nie lubię emocjonalnej pornografii w ogóle. W filmie, w muzyce, w sztuce. I po to słuchałeś Count Erie. Mount Erie, przepraszam, nie Count Erie. To było Mount Erie, ten facet, co napisał płytę o tym, jak żona mu zmarła? A nie, nie, zaraz. Jeszcze właśnie dochodzimy teraz do tego, że jest to bzdura, bo emocjonalna pornografia jest środkiem jak każdy inny, jest takim samym środkiem jak kicz. Przy czym jest środkiem bardzo niebezpiecznym, tak samo jak kicz właśnie. Znaczy na pewno w takiej muzyce jest niebezpieczna, nie? To już na pewno. W dowolnej. Nie, ale tutaj jest najgorzej w ogóle. W chuj niebezpieczna, z tego powodu... że no wiecie, jak ktoś siedzi i plumka na gitarze, to jest już z natury z rzeczy, to jest takie, cały świat ma spojrzeć na ciebie, tak, jak już siedzisz, grasz na gitarze. I już musisz się bronić de facto. To jest bardzo ciężko wyjść z twarzą i godnością, będąc singer-songwriterem, jak masz trochę samoświadomości. Tak, to problem. A każdy, moim zdaniem, artysta ma dużo samoświadomości. Czy mieć powinien. I teraz, problem jest taki, że często właśnie jest nadużywanie tych środków. Robi się taka, kurwa, dygresja o życiu i muzyce, ale mniejsza z tym. Flight of Sleipnir, już wracając do tematu i zakotwiczając się, to jest płyta, która zachowuje wybitnie dumową i purytańsko to nie powiem, ale jest bardzo blisko rdzenia. Tradycjonalna. Tradycjonalna pod względem riffowania i tak dalej. Nie wchodzą w jakieś... Nie dają się zwieść temu, że jak już eksperymentują, to sobie zagrają bardziej taki, wiesz... Wpadające w ucho melodie. Mm-mm. Na przykład. Nie ma. Nie. Tu jest asceza mimo wszystko. Tak. Pomimo tego, że jest bogactwo, jeżeli chodzi o dynamikę. Formalne. Kontrast. Asceza jest w melodii. Ale jest bogactwo formalne. Tak. W samej kompozycji. Wiecie, są tutaj te części składowe, bo widzicie. Ta płyta moim zdaniem i takim głównym mianownikiem jest ból. Cierpienie. Ja tutaj tak bardzo folku nie słyszałem. Okej, okay. Jak tam sobie życzysz, ja słyszałem. Wiesz, mi się nie powiedziałem, skojarzyła? Że nie słyszałem, powiedziałem, aha, że nie tak, bardzo. Nie tak bardzo. Wiesz, czy mi się skojarzyła jeszcze? No. Z Twilight of the Gods, Batory. Okej, okay. Okej. Okay. Ale cała twórczość mi się kojarzy, Flight of Sleipnir, z Twilight of the Gods i Hammerheart. Okej, okay, tak, ale wiesz co, no bo black metal był jeden z pierwszych gatunków, który zaczął robić tę atmosferyczność dobrze. Tak, to nie cały, ale, oczywiście. Nie cały, ale jeden z pierwszych. Zgoda. I teraz... Bo macie z jednej strony taki subtelny, taki wiecie, brakuje mi słowa po polsku, na to taki creepy, crawly niepokój, który gdzieś tam z tyłu... Każecie to uczucie, jak czasem macie kiepski nastrój, jesteście zmęczeni, wypijecie kawę i kawa zamiast was pobudzić, to sprawia, że czujecie się podminowani jeszcze bardziej. To jest to. A z drugiej strony potrafią później wejść w naprawdę szaleńczy ból. Taki opętańczy ból. Taki ból z gatunku, macie ochotę wyrwać sobie wszystkie włosy z głowy. To jest dobrze zrobiony kontrast i to jest dobrze zrobiona atmosfera, atmosferyczność. Tak. Dziękuję. Myślę, że wyczerpałem temat. Myślę, że... I jest, oczywiście, tak. Jest to oczywiście sweter doom, tudzież prog doom. Spokojnie bym tak to nazwał. Ale to jest komplement w tym jest wypadku. Adnotacja. Jeżeli uważacie, że to, co wszystko powiedzieliśmy, pozbawia to riffowania odpowiedniego i odpowiedniej dozy w dziąsło, to nie jest nieprawda. Tak jak powiedziałem, ta płyta jest bardzo blisko źródła dla nas, tak. Nadal. I dziąsło tego, jest. I z tego powodu tutaj została, tak. Flight of Sleipnir. Skadi. Skadi. Wspaniały album. Nie jest to mój faworyt z zestawienia, nadal lubię bardziej tradycjonalne rzeczy, ale żeby nie było, że ja kurwa jestem tylko, wiecie, tak samo jak Zdan to nawet bardziej może... Ja to w ogóle. Jest twardogłowy, ale nie, takie rzeczy też lubimy i doceniamy bardzo mocno. No to jest nasze serce i nostalgie są po prostu. To jest jeden z moich ulubionych zespołów w ogóle na scenie metalowej teraz, więc jakby... A, no to zajebiście. To już w ogóle, to jest dziwne. Ciekawa historia z tym związana, bo kiedyś powiedziałem, że to tak jest. I ludzie, którzy znają mój gust,
do różnych obskurusów, siedzi, że... Ale jak to? Wklejby się w łeb w tym momencie. Ale nie? Jak to? Mnie też to zdziwiło. Melodyjki, jakieś takie. Ja mówię, no dobra, ale to wszystkie rzeczy są w służbie tego, żeby zbudować jakieś kontrasty, tak? Kontrast szatana. No właśnie, Anno Luciferi. Satani Excelsi. Amen. W każdym razie, wszystkie te rzeczy... Nema. Wszystkie te rzeczy są po to, żeby jeszcze bardziej przywalić ci potem na sam koniec. Więc działa. Działa jak w najbardziej. Dobra, no to co? Koniec o tym Flight of Snake nieszczęsnym, bo musimy się sprzężać. Jest taki zespół, nazywa się Witch Mountain. I łatwo nie mylić można, z Mountain Witch. I łatwo można go mieć z dużo gorszym okult retro-rockowym Mountain Witch. I ten zespół Witch Mountain w 2012 nagrał płytę Cauldron of the Wild. Pozwolisz, że zacznę. Proszę. Laska na wokalu może u niektórych wywołać mdłości w metalu, bo może dla niektórych kojarzyć się z gejozą, paradoksalnie, albo z taką miękkością, okay. Z brakiem męskości, okay. To mało paradoksalne już. Kobieta się kojarzy z brakiem męskości, nic dziwnego. No to nic dziwnego akurat. No, okej. Okay. A więc nope. Tu mamy, kurwa, rasowy, bluesowo-dumowy budulec, nad którym wokal, w ogóle bardzo fajne imię, Uta Plotkin. Wokal Uty Plotkin monumentalnie góruje. To nie jest epicki wokal. W sensie, w jakimś tam stopniu dla niekogo, dla kogoś może być. Ale to nie jest taki kandelmasowo epicki. Bo tak na dobrą sprawę, to nie ma tu epickości, jest bardziej niepokój. Jest mrok, okultyzm trochę też, trochę folkowość na pewno jest, no, nie, właściwie to nie, bo oczywiście, jak wiesz, powiem doom i damski wokal, to wszyscy mówią, o, Blood Ceremony. Nie, tutaj nie ma tak silnego folkowego sznytu. Jest w jakimś sensie takie, wiesz, taki sznyt folkowy, bo oni mają teksty i ogólnie taki image nawiązujący do Salem i do tej całej folkowości Nowej Anglii brytańskiej. Ale to nie jest ta folkowość. To nie to. To tylko taki gimmick. To, co jest najważniejsze tutaj, to jest... Macie ten, jak już powiedziałem, tradycyjny blues, dumowy budulec. I kontrastujący z tym jest wokal właśnie Uty, która ma tak niebywałą skalę i moc głosu, że aż mi braknie słów, szczerze mówiąc. Ja ich widziałem na żywo. Grali w doborowym towarzystwie Dope Lorda i KOF w Fonobarze wówczas. Jak ktoś był, to łapka w górę. I powiem wam, że no mnie najbardziej zmietli. Mimo, że Dope Lord grał z chyba najlepiej nagłośniony koncert Dope Lorda, na którym byłem, a byłem na kilku. Absolutny fenomen. W ogóle genialny poziom wykonawczy. To się tyczy też samej płyty. Świetne melodie, które są złowieszcze, właśnie nie epickie. Dla mnie bomba, miodzio. Jedna z moich ulubionych płyt z tego zestawienia, trochę z powodu sentymentu, bo się na nią spuszczałem strasznie kiedyś, a trochę też dlatego, że jest naprawdę dość minkatowa. Mimo wszystko. Bo w żaden sposób nie trąci okult rockiem, nie zahacza nawet o okult rocka dla mnie. Co ty powiesz? Bo widzę, że masz zupełnie inne przemyślenia. Tak. Mam problem duży z tym zespołem. Oho. Nie wiem za bardzo, co mam myśleć na jego temat. To znaczy, miejscami, jak go słucham, to wszystko jest cacy. Siada jak powinno. Jest naprawdę git. Wokalistkę pomijam, bo oczywiście ja nie mam problemu w dumie z wokalistkami. One się tam sprawdzają całkiem nieźle. Blood Ceremony, Mount Salem, Witch Mountain, etc. No tutaj jest naprawdę mocny głos, więc to też dobrze. Jest monumentalnie potężny. Jest okej. Okay. Wszystko jest naprawdę cacy. Tylko mam takie zastanowienie. Miejscami, nie mówię zawsze, że to gdzieś już... już gdzieś to słyszałem. I słyszałem to gdzieś chyba w lepszym wykonaniu. Tak mi się wydaje. I niektóre riffy mi dlatego nie siadają. To znaczy nie dlatego, że... nie dlatego, że są źle zrobione, tylko... Coś innego bym tam widział odrobinę i coś kojarzy mi się z jakimś innym zespołem z tej całej fali.
z babką. I tu jest mój kłopot. To znaczy, mam gdzieś jakieś reminiscencje innych rzeczy, które może powinny tam być, a nie są. Natomiast oddaję co sprawiedliwe, że jako kawałki, jako całości trzymają się super kupy. Co jest sztuką, bo niektóre są naprawdę długie. No to właśnie. To był też mój problem. Ja generalnie nie przypadam za dłużyznami tego typu. Ja więc też nie. Niektóre bym odciął tak o minutę, dwie. Moim zdaniem zrobiłoby to lepiej. Po prostu lepiej, byłoby dosadniej. Ale to ja tak wolę. I mówię, mam jakieś po prostu reminiscencje, że niektóre riffy gdzieś mi nie siedzą do końca w kontekście. A jak siedzą, te, które siedzą, są doskonałe. To jest mój problem. Natomiast ogólnie oczywiście polecam. Dziękuję. Znaczy ciekawe jest dla mnie to właśnie, ja myślę, że twój problem jest wywołany tym, że Witch Mountain jest jednak troszkę osadzona od strony muzycznej w stonerowej tradycji i ma tendencję do rzeczywiście mulenia buły. Właśnie o to mi chodzi chyba. Być że, może że o to coś, ci chodzi. Coś mi muli bułę, że wszystko idzie dobrze i jest fragment, który mi muli bułę w pewnym momencie. Kurde, no nie wiem dlaczego. Zabawne jest to, że ja myślę, że chodzi o jakby takie bogactwo tego, co gra pod wokalem, bo jest tutaj duży dysonans, który mi się podoba na swój sposób, bo te riffy naprawdę są bardzo proste. Zdolności instrumentalistów są ogromne. Znaczy, możecie mi wierzyć lub nie, ale Bob, gitarzysta, nie pamiętam nazwiska teraz, ale Bob, to jest koleś, który wychodzi w ogóle na scenę i jest wysokim kolesiem, który wygląda trochę jak... U mnie w pracy takie słowo się pojawiło na takiego przypakowanego kolesia wysokiego, kaban. Wygląda jak taki kaban. Wyciąga wyścigowego, czarnego, prostego Ibaneza i zaczyna grać Doom. I on na tym gra, wiesz, te cztery dźwięki na minutę. A potem chodzi solówka i pokazuje, że on nie kupił tego Ibaneza tylko po to, że... By plumkać się swoje Doomy, nie? Żeby był czarny, nie? Tylko on wypierdala. To jest jeden z lepszych gitarzystów, których widziałem na żywo. I to on też pokazuje na albumie. Dlaczego tak jest? Zakładam, że to jest założenie muzyków. Ja tę wizję bardzo szanuję, chociaż nie każdemu muszę przypaścić. To jest celowe takie powstrzymywanie się jakby na siłę przed dokładaniem skomplikowania do warstwy. Nie chodzi mi o skomplikowanie. Budulca. A ja myślę, że może ci trochę o to nie, chodzić. Nie, zupełnie. To jest repetytywność właśnie. Zupełnie nie. Problem mam w takim, że po prostu w pewnym momencie gdzieś na... To jest tak. Leci se numer i są 4 minuty, które są spoko i potem jest na przykład pół minuty buły. Okay. I przerywa mi to w ogóle, mam denerwację, bo mi przerywa odbiór tak, jakbym sobie życzył. O! Ja myślę, że ta repetytywność, jak już powiedziałem, była założeniem. No dobrze, to znaczy, że założenie do mnie nie przemówiło do końca. Możliwe. Do mnie przemawia, aczkolwiek rozumiem twoje problemy. Dobra, ale to numer... Patrzcie, jak się zajebiście zgadzamy. To numer dwa. To ja. Jedziemy, ty zaczynaj. Devil, Time to Repent, 2011. Uhuhu, kuriozum, lubimy kurioza. Ten zespół to jest najbardziej śmieszny i kuriozalny zespół w historii takich zespołów. Otóż jest to tak przekręcony po prostu po maksie krzywizny, rock'n'rolle i w ogóle zło i zniszczenie i nagrywany, podejrzewam, że za 5 zł w fazie totalnej po prostu... Koron. 5 koron, może być 5 koron. Z Norwegii albo ze Szwecji. Dobra. Za 5 koron, to jest jak pensja Janusza, tak naprawdę cała, jakiegoś. Nagrywany tanim norweskim czy szwedzkim browarem czy samogonem, napędzany tym, że absolutnie... Nagrywany surstromingiem. Tak. W myśl zasady powiedz nam, na czym umiesz grać, a na tym grać nie będziesz. Tak to mogę opisać, tak. I dlatego jest absolutnie cudowny. I to jest... inaczej. Jak ktoś mówił, że ceni w metalu wysublimowane konstrukcje i jakość techniczną, to ja tego nie cenię, ja lubię rock'n'rolla. To jest czysty rock'n'roll. To jest od takie, początku do końca. Jak każecie tego mema z Poland Bolem, takie ej, a ktoś widział Chorwację? Moment, chwila. Poczekaj chwilę. Kosowo jest serbskie. Wypierdala przez ścianę. To tak tutaj będzie takie lubię wysublimowany metal. Lubię wysublimowany metal. I Devil wypierdala przez ścianę. Po prostu wpierdala się z łokcia i burzy mur. Ściana nośna po prostu lega w gruzach. Budynek się zawala i wszyscy giną z tragiczną śmiercią. Tak. To jest Potato Doom. Potato Doom w najlepszej formie. Najbardziej nawiązuje oczywiście do Witchfinder General, które też było potatowate. Ale naturalnie musi się też odwoływać do Black Sabbath. Wokalista ewidentnie... Znaczy to jest najgorszy wokalista na tym zestawieniu i zarazem najlepszy pod tym względem. Widać, że on to robi tylko dlatego, że to kocha. A nie dlatego, że umie śpiewać. Wszystko zrobię. Czy tak, dali mi mikrofon, a lubię metal. No dobra, to jadę. Pełen worship, po prostu.
To jest trochę, jak, trochę jakbyśmy ja albo zaczęli śpiewali w zespole. Coś takiego. Mi się czasem zdarza w ogóle sobie. No, no i tak to brzmi. Jest tu zero stonera, bardzo ważne. Tak, to od razu to nie ma buły. Nie ma w ogóle jest rock and roll. Jest rock and roll. Wesoły. Pierwszy riff, pierwszy, znaczy tytułowy numer. Jest riff. Entombed, anyone? Generalnie, a potem jest lepiej. Jest dosyć przaśnie i śmiesznie. O kurwa, jak to jest przaśnie. To jest tak przeurocze i kicowate na swój sposób, że aż... Dokładnie. Och. Super, jak, po prostu... Jak powiedzieliśmy w przypadku Hour of 13, tam była asceza i surowość, które się śmiertelnie poważnie traktowały. Wiecie, Merciful Fate, psychoza, szatan. A Devil ma tak, no nazwaliśmy się szatan. I co? Chłopaki... Wyjebaliście już tego szóstego browara? Możemy zabrać się zapisanie? Jedziemy! Tutaj to nagrywamy! Jest, tutaj to nie jest szatan, tylko diabeł Boruta. Tak, to jest Boruta. To jest wsiowy Boruta. Diabeł wsiowy Boruta, ewentualnie diabeł Poruta, jak to tam woli. Bardzo polecam, bo jest to najlepszy przykład na to, że czasami najlepszy metal wychodzi z tego, że nie traktujemy się poważnie, tylko napiszemy se hity, a napiszemy se hity oparte na najprostszych wzorcach. Time to repent, time to adore. Dum, 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 dum. Ja połowę tych numerów kojarzę na pamięć, znam na pamięć, pomimo tego, że nie słuchałem tej płyty tyle lat. Bardzo fajna płyta. To jest płyta po prostu, która jest idealna, pokazanie, że metal jest rock'n'rollem, a nie jakimś... Późniejsze rzeczy też oczywiście polecam i polecam oczywiście nie ograniczać się tylko do tego takiego grania metalu a la pitu pitu, bo też nie o to chodzi, ale to jest najlepszy dowód na to, że to może być zajebiste. Tak. Dlatego tę płytę uwielbiam i będę ją polecać. Ale oczywiście wykonawczo to śmieszne wręcz. Ale tak, to jest śmieszne wykonawczo. Punkowcy przy tym to jest czasem wirtuozeria. Dokładnie, mistrzowie instrumentów. No, myśl zasady, którą przytoczyłem. No polecam bardzo, bo po prostu pokazuje, że w takiej muzyce najlepiej jest attitude. Podejście. Attitude jest zajebiste. No właśnie. Przede wszystkim zdystansowany. Jo. I przechodzimy do numeru jeden. Makaroniarze. Bardzo możliwe, że najlepszy podziemny zespół i album doom metalowy. Zespół nie, bo późniejsze dokonania były takie. Okej, okay, to płyta. Jest to zespół Doomshine. Nie Doomshine, tylko Doomshine. Pamiętajcie. Doomshine? Bo literówkę zrobiłem. No. Thy Kingdom Come. A nie Thy Kingdom Come? Zacznij mi się dobrze. Wiesz, jeden z problemów z tym zespołem jest taki, że mimo, że jest absolutną perełką ta płyta, a jest z 2004, kończąc już wprowadzenie, jest bardzo trudno dostępna. Mam na półce. Tych. A chcę mieć na półce jeszcze dwupłytowe wydanie, bo jest jeszcze demo Heavy Drunken Doom. Dobrze, dziękuję. Policzymy się po nagrania. Ukradnę ci je później. Więc... To jest epicki, monumentalny, melancholijny album w tradycji mojego ukochanego Candlemas. Na tym mógłbym skończyć, bo kto mnie zna, ten wie, że Candlemas kocham. Perła gatunku. I najlepsze jest to w tym wszystkim, że to nie jest jedynie laurka czy ołtarzyk postawiony dla klasyków. Nie. Tam są wyraźne eksperymenty. Tak, miałem rację. Thy Kingdom Come. Aha, to jeszcze lepiej, śmiesznie. Byłem święcie przekonany, że Thy Kingdom Come. Thy Kingdom Come, Metal Archives. No to znaczy, że dużo ludzi też się myli w internecie. Metal Archives się nie myli. Ciekawe jestem, czy ktokolwiek z członków tego zespołu jeszcze dba o Heritage, bo nie wydaje mi się. Dba o co? Znaczy o Heritage, o spuściznę tego zespołu. Bo on już nie istnieje chyba, nie? Nie istnieje. Istnieje nadal? Wydał płytę w 2015 i jest to podpisany... To wybitnie chujowo dbają o obecność w sieci. Jest podpisany, jest... Znaczy ostatnia płyta była wydana w Metal on Metal Records. Wytwórnie prowadzoną też przez Polkę Janiaką Jowitę Kamińską, która robiła okładkę do Temple of the Damned Exodus. No proszę. Dla przykładu. Dobra, co ty o tym powiesz? Bo ja mógłbym się spuszczać godzinami, tylko żeby było bardzo nudne. Bo to jest najbardziej kultus Candlemasus, no, Epicus Dumicus Fallus. Znaczy to jest najbardziej pure doom, taki, taki doom, tak? Tak jak Gates of Slumber miało te swoje odloty w kierunku heavy metalu bardzo silne, to tutaj ich nie ma tyle, a wręcz prawie w ogóle. Tutaj, pomijając to, że doom to jest kawałek heavy metalu, ale to jużśmy podzielili na początku, tutaj wszystko jest pod takim... Taką kuratelą wydaje mi się
wydaje mi się, trzymania się tradycji jak najbardziej. To znaczy, nie odstępujemy jej na krok i pokazujemy, że w tej tradycji, poza klasy wiecznymi klasykami, możemy też nagrać współczesną, wtedy, płytę, która jest według tych samych wzorców i będzie tak samo dobra jakościowo, prawie przynajmniej, albo może i tak samo dobra. I to jest wydestylowanie, co sprawiało, że płyty Candlemass działały i poustawianie tego dokładnie w tym temacie. Danie swojego sznytu i tyle. I jest epicko. Pan wokalista jest bardzo świetny dobry. Świetny wokal. I według tego przepisu po prostu zostało to wszystko skrojone tak, jak być powinno. Jeżeli ktoś lubi Candlemass, to może sobie kupić tą płytę i nie będzie... Przepraszam, nie będzie zawiedziony. Absolutnie nie, ja już na nią poluję. Nie wiem, co dodać. To jest tak dobre jakościowo granie, że aż ciężko mi jest coś więcej powiedzieć. Bo to nie jest najbardziej unikatowa płyta, nie, na tym zestawieniu. Zupełnie nie, bo nie. Powiedziałbym, że najmniej unikalna. Nie, to jest bardzo proste według bardzo prostego przepisu, jak powiedziałem. Tak, przepis i jedziemy. Ale no nie można powiedzieć, że to jest wyłącznie laurka, nie? To jest właśnie fajne. Może? Dla mnie? Nawet dla mnie by... nie. Znaczy inaczej. To nie jakby była. Czy to nie jest problem, jak jest. Dodatkowa zajebista płyta Candlemass, ludzie. Czy co jak, jest z wami nie tak? Jak jest laurką, to nie problem. To nie jest zarzut, tak? To jest jak zarzucić komuś, że w klasycznym metalu gra riffy, które zostały zagrane. Oho, no straszne. No to... Patrz riff do Two Minutes to Midnight. Midnight. Tak. Grane przez milion kapel. Milion, bilion, zilion kapel. Począwszy od Budgie. Tak. No. No, także według najlepszych klasycznych wzorców skrojone. Tak, najbardziej, jeżeli Candlemass przyjmujemy jako apogeum i finalną postać Doomu... Czy początek tego... To jest to... To. W tym stylu. Dokładnie. To nie ma co do dodawania. No Candlemass jest nad zespołem jakby i stwierdzenie, że coś jest podobne do nad zespołu ze swojego najlepszego okresu, czyli 1, 2, 3, 4, to jest sam plus. I to jest właśnie w tym stylu. I tyle. Dziękuję. Idziemy do domu. Ale zanim pójdziemy do domu, to podziękujemy wam za słuchanie prawie 50 odcinków. Znaczy, to jest 50 odcinek technicznie, wiecie? Bo jest zerowy. Tak. Jest jeszcze zerowy, więc 49, czyli ten jest 50 de facto. I wiem, że w tym momencie bardzo zagmatwałem, ale numer 50 nastąpi dopiero za tydzień, mam nadzieję, że za tydzień. Idziemy informować. I w tym momencie chciałbym zadać pytanie, czy chcielibyście na koniec sezonu, bo Q&A. Potem robimy sobie malutko... Kurwa, jak ty umiesz stopniować napięcie, ja pierdolę. No do telewizji ci nie wezmą. Nie, bo musiałbym mnie sfilmować na twarz. Swojej twarzy. Tak. Ale ona i tak się kiedyś tam pojawi jeszcze. No, pewnie. Niedługo. Więc będziemy czynić pewne poczynania w przerwie pomiędzy sezonami nadchodzącej, bo mimo wszystko te 10 odcinków i lekka przerwa jest dobrym pomysłem dla nas. Mamy pytanie, czy chcecie Q&A. Jeżeli chcecie Q&A, to dajcie znać. Czekamy na odpowiedzi do końca tego tygodnia. No, może nie, powiedzmy. Do niedzieli w tym sensie, powiedzmy. I ten Q&A zrobimy, bo na nic większego w tym momencie nie mamy za bardzo, nie powiem, że weny, ale czasu. Mocy przerobowych. Mocy przerobowych, to jest najlepsze określenie chyba. Mocy przerobowych nie mamy, żeby zrobić jakiś duży odcinek typu zróbcie batory, nie? I tak zrobienie tego nie było łatwe, bo jest masa tych zajebistych kapel dumowych, podziemnych. Wybranie tylko 10 było cokolwiek problematyczne. A następnie przygotowanie się do tego dobrze. Zaczesz wie, jak się czuję, jak przygotowuję niektóre odcinki. To nie jest pierwszy odcinek, który przygotowałem. Nie, ale to już wiesz, no. Masz do wyboru milion, bilion zajebistych kapel. Teraz co wybierzemy? Z Black Metalem miałem podobnie, dlatego tak długo się przeciągał start sezonu, nie? Bo z Black Metalem jak z czym, ale no to są dwa nurty, gdzie naprawdę jest ciężko. I to też nie jest muzyka, która łatwo jest przyswajalna, więc trzeba dużo... Nie można maratonsko przesłuchać wszystkich płyt w jednym podejściu. Ja mogę, nie, ale... Kurwa, Zdan zupełnie się nie wywyższa, za to go uwielbiam. Zupełnie nie uważa się za nadczłowieka białej rasy aryjskiej. No. A, no i widzimy się w Hydro. Wiadomo, oczywiście, Manila. Jeżeli chcecie wywiad z Manilą, znaczy nie żebym wam pytał, zaspytał zdanie. No właśnie, i tak spróbujemy go zrobić. Numer drugi będzie, wywiad numer dos. Mamy pewien plan na niego, znaczy ja go mam. Jak macie jakieś fajne pomysły, co chcielibyście wy zapytać Manilę, to podrzućcie. Bo jak macie pomysł na wywiad w ogóle i chcecie nas wyręczyć w pomyśle, to my go zrealizujemy, ja nie mam problemu od kogoś wziąć. Aj. Więc będzie, mamy nadzieję, przynajmniej, że będzie wywiad z Manilą. Jeszcze nie jest to potwierdzone. Ale na pewno widzimy się na koncercie. Z koncertów, które jeszcze nadchodzą, to pewnie widzimy się na Turbo Wolfie.
Tak, tak. I bardzo możliwe, że na Power Tripie i na Trivium. Na Power Tripie. Na Trivium to ja idę na wódkę. Ja nie idę na ten koncert. Nie idziesz na Power Tripa? Nie, nie idę na Power Tripa. Czekam, aż Power Trip przyjedzie bez Trivium. Sorry, nie dam pieniędzy. No, Trivium. Proszę. Nie, ma, nie, nie dam pieniędzy Trivium, sorry. Cholera. Zasada, to jest, nie. No way. Tak jak nie recenzuję gier z mikrotransakcjami. O. Jeszcze trochę nie będziesz w ogóle recenzował gier. Tak, bo wszystko będzie miało mikrotransakcje. Stary, no jak Rockstar stwierdził, że kurwa mikrotransakcje w GTA 6 będą na pewno dużo bardziej wyeksponowane. To przejdę na Atari 2600. Czekam, aż Blizzard wyeksponuje tak. Mikrotransakcje. Oh, wait. Oh, wait. No, także... Dobra, What the Game Podcast. What the Game Podcast. Chcielibyście jakiś podcast What the Faza w wersji giereczka? Gdybyście chcieli, to zapraszamy. Można, możemy zrobić. Chcielibyście kiedyś ugotowaniu program? Metalowo? Dobra, teraz rzucamy po bezwami już takimi stricte, żeby jesteśmy właśnie na hajs. Zacznę wam zrobić o relacjach damsko-męskich. Nie, o tym nie będę nigdy robił niczego, dlatego że mój ryj nie pozwala mi na robienie tego z kamienną twarzą. Z kamiennym rokiem. Co najwyżej z... Kamiennym... nie powiem z kamiennym czym. Dobra, po tej do gentlemen żegnają już was. Tak jest. Ale pamiętajcie, Q&A, info na temat chcecie Q&A. Q&A? Napiszcie. Tak, napiszcie. Pytania na wszelkiego rodzaju. Ja byłem Zaczes. Ja byłem Zdan. Do następnego razu. Yo, siema.